Ja chciałam zacząć od tego nietypowo, zamiast przywitać gości, zacząć od krótkiej opowieści o naszym kierunku Komunikacja w modzie, kierunku podyplomowym, który będzie dosyć taką unikatową propozycją, jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe w Polsce, dlatego że łączy ten umiejętności dziennikarza modowego, przyszły absolwent nie tylko będzie mógł o modzie pisać, ale także będzie uczył się komunikować zarówno markę modową, jak też pisać o filozofii marki, tę całą komunikację z odbiorcami swoich działań będzie mógł właśnie, będzie miał umiejętności, żeby to, mam nadzieję, perfekcyjnie i dobrze robić. Chciałam też nietypowo zacząć od przedstawiania naszych przyszłych wykładowców, od przedstawienia osób, których nie będzie dzisiaj na sali, mianowicie duetu Jakubowska-Gronowski, którzy to nagrywają filmy modowe. Tu spróbuję udostępnić ekran. Chciałam też pokazać, że ta komunikacja w modzie nie kończy się tylko na komunikacji przez internet czy przez showroomy, do których wchodzimy. Ta komunikacja odbywa się także na zasadzie właśnie promowania marki przez różne media, między innymi na przykład filmy modowe, o których właśnie na naszych studiach będziemy się uczyli i będziemy także uczyli się je robić, co najważniejsze. I tutaj pokażę fragment takiego filmu modowego naszych wykładowców. Ale właśnie dlatego chciałam pokazać taki nawet starszy film modowy, żeby pokazać, w jaki sposób ta komunikacja się odbywa, że ta pewna atmosfera, która towarzyszy produktom marki, właśnie w tego typu komunikacji się pojawia, na przykład filmowej. A teraz, jeśli pozwolicie, z przyjemnością przedstawię naszych obecnych tutaj przyszłych wykładowców. Zacznę od pani doktor Katarzyny Bąkowicz, która
nie tylko jest wykładowczynią już od dłuższego czasu na naszym kierunku dziennikarstwa i komunikacji społecznej w SAN Warszawa, ale także jest praktykiem, który od wielu lat doradza różnym markom w komunikacji, jest trenerem, a w swoich naukowych zainteresowaniach ma przede wszystkim zjawisko fake newsa, o czym możemy przeczytać w jej książce. I witam Ciebie, Katarzyno. Witam, dzień dobry. Magdalena Furmanik-Kowalska. Bardzo dużo tutaj musiałabym również funkcji wymieniać, bo Magdalena jest krytyczką sztuki, jest kuratorką i przede wszystkim jest teoretyczką, historyczką sztuki, a swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół sztuki Japonii, Chin, nie wiem czy szerzej, Wschodu, ale także jest współredaktorką wielu książek o tematyce modowej, do czego jeszcze będziemy wracać. Takich książek, które oscylują pomiędzy kulturą, sztuką a modą i różne związki w tych obszarach opisują. Dzień dobry, witam. Witam kolejną osobę, Janusz Noniewicz, no człowiek mody, chciałoby się powiedzieć, bo chociaż tych zainteresowań i pól jest dużo, które mogłabym tutaj wymieniać, między innymi analizy dziadów, ale przede wszystkim pisze o modzie, kształci młodych projektantów, jest reżyserem pokazów modowych, pedagogiem i stał też za sukcesami katedry mody na ASP w Warszawie. Nie wiem, czy wszystko wymieniłam, czy ze wszystkim się zgodzisz. Witam Ciebie. Witam. I chcielibyśmy w tym gronie porozmawiać o modzie i stroju jako znacznie szerszym zjawisku, co właśnie nasze studia między innymi będą mogły pokazać, bo jak już widzimy, te obszary, którymi zajmują się nasi wykładowcy, znacznie się od siebie różnią, tak? W związku z czym te pola, w których będzie można wiedzę swoją kształtować, również się różnią. Ale chciałabym jeszcze, już zapoczątkowałam taką świecką tradycję, że przedstawiam tutaj osoby, których nie ma na sali, w związku z czym chciałabym też pokazać film modowy pani Joanny Hawrot, która również będzie naszą wykładowczynią. I od tego filmu, myślę, zaczniemy naszą rozmowę.
ten krótki ogląd daje nam obraz jednej z ostatnich kolekcji pani Joanny Hawro, która będzie u nas miała wykłady mistrzowskie i będzie mówiła właśnie do Państwa z pozycji już osoby, której marka jest ugruntowana na rynku w Polsce, która również ma bardzo interesującą koncepcję komunikacji, bo z jednej strony odnosi się do sztuki, współpracuje z artystami, tak jak tutaj przed chwilą widzieliśmy, z Angeliką Markul, która projektowała wzory na kimona, a z drugiej strony odnosi się cały czas właśnie do tradycji wschodu w formie tych ubrań. I dlatego ciebie, Magda, właśnie chciałam zapytać, jako specjalistki z tego kręgu jakby kulturowego, jak strój lokuje się jakby w komunikacji i w twórczości artystycznej kobiet wschodu, tak szerzej możemy powiedzieć, tak, bo tutaj te obszary geograficzne się różnią mocno. I tu pytanie dla ciebie, do ciebie, jak właśnie ty widzisz taką adoptowanie tej figury kimona na grunt europejski oraz jak widzisz właśnie w artystycznych wypowiedziach strój po prostu. Może zacznę od tego jakby odpowiedzi na pierwszy element, a mianowicie o tak zwane zawłaszczenie elementów kulturowych, jakby to nazwał Phil Gordon. W supermarkecie kultury właśnie opisuje zjawisko przy jakby bardzo globalizacji kulturowej, nie tylko przejęcia dóbr i komunikacji, ale również przejmowania przez osoby z innych jakby kręgów kulturowych pewnych materialnego dziedzictwa, na przykład właśnie z Japonii, jak Europejczycy. Więc na pewno takie zjawiska są powszechne i zresztą pani Hawrot nie jest jedyną projektantką, która inspiruje się japońskim kimonem. Można wymienić kilku innych, natomiast ja w swoich badaniach bardziej zajmuję się, jak to kimono stanowi, jest takim określa przynależność kulturową. Jak robiłam w swoich badaniach, zauważyłam jakby dwie tendencje u artystek. Między innymi wykorzystanie kimona, aby podkreślić swoją tożsamość kulturową i na przykład świetnym tutaj obrazem są wystąpienia, myślę, że dobrze znane, Yayoi Kusamy, która też projektuje ubrania. Ale oprócz tego, że projektuje kimona projektuje ubiory w oparciu o kimona, to również jako artystka zakłada kimona, kiedy reprezentuje siebie na przykład na międzynarodowych pokazach. W takim słynnym przykładem jest jej udział w Biennale Weneckim, gdzie specjalnie jakby została wykluczona z tego biennale, ale zrobiła performance jakby na ulicach, ubierając się w złote kimono z chryzantemami, które są symbolem, właśnie symbolizują Japonię, podkreślając swoją przynależność narodową. Innym przykładem jakby pokazywania tego, że jest Japonką, był jej performance, który odbył się w Nowym Jorku. Nazywał się po prostu Spacer i artystka jakby udokumentowała siebie jako emigrantkę znajdującą się w innym, jakby w tym mało przyjaznym otoczeniu, jakby pokazała tą swoją odrębność poprzez ubranie się właśnie w kimono. To jest jakby
artystki czy kobiety, które tworzą, jakby chcąc podkreślić, często właśnie będąc emigrantkami albo trafiając jakby poza obszar własnej kultury, podkreślają tą swoją przynależność poprzez odwoływanie się do tradycyjnych ubiorów. Tutaj akurat mówiłam o Japonii, ale również Chinki ubierają na przykład tak zwane cipao, czyli wywodzącą się z tradycyjnego stroju mandżuskiego suknię. I jakby to jest też inny przykład na to pokazanie swojej przynależności kulturowej, odmienności też kulturowej, podkreślenie jej. Ale to nie jest jakby tylko jeden sposób nawiązywania, bo drugim jest twórcze wykorzystanie tego jakby wzoru czy kształtu. I tu akurat mogę przytoczyć taką artystkę niezwykłą, Cien Ching, która jakby wzorując się na klasycznych z dawnych epok chińskich dynastii, tworzy ubrania, ale pletąc je z zaszuszonych roślin, traw, jakby buduje je nie z tradycyjnego materiału, tylko jakby wykorzystuje inny surowiec, ale nawiązując dokładnie do kształtów i form strojów, które były strojami historycznymi. Więc jakby są dwie ścieżki. Jedna to jest wykorzystanie rzeczywiście tego kimona i wplecenie go w jakieś działanie, a druga jest jakby nawiązywanie do form tradycyjnych strojów, przekształcanie je po prostu w obiekty, w instalacje. Dziękuję bardzo. Ja chciałabym zapytać Ciebie, Katarzyno, bo tutaj właściwie Magda poruszyła też ten wątek, tak, autoreprezentacji, budowania znaczących obrazów, tak, z ubrań, które na siebie wkładamy. A jak to jest w kreowaniu naszego wizerunku, codziennego wizerunku osób, jaka jest właśnie rola zarówno ubioru i stroju, zarówno w obszarze autoprezentacji, jak i budowania wizerunku szerzej instytucji, organizacji i tak dalej. To jest bardzo skomplikowany proces, to się nie dzieje, nie możemy tego zestawić na zasadzie taki strój buduje taki wizerunek, a takie zachowanie będzie generowało jakieś konkretne emocje. To jest sprawa znacznie bardziej złożona, o tyle złożona, że moda jest sztuką samą w sobie, w związku z powyższym po pierwsze wiąże się z konkretnymi typami osobowości. I to jest bardzo ciekawe, bo my mamy cztery takie dominujące typy osobowości, mówiąc oczywiście tak bardzo oględnie, bo nie mamy na to przestrzeni, żeby tutaj robić taki pełny wykład. Natomiast są typy osobowości, dla których ta ekspresja za pomocą mody, za pomocą swojego stroju i tego zewnętrza jest niebywale ważna do tego, żeby budować swoją markę, żeby się wyrażać w jakiś sposób, żeby się komunikować z ludźmi. Są typy osobowości, dla których to kompletnie nie ma znaczenia, oni w ogóle nie rozumieją, dlaczego inni w ogóle mogą do tego przywiązywać wagę. To wszystko musimy skrzyżować z preferencjami danego biznesu czy danej branży, no bo mamy coś takiego jednak jak dress code. To się bardzo zmieniło, bardzo zmieniła to między innymi pandemia, bo wszyscy nagle usiedliśmy w dresach przed komputerami. Ale to też jest bardzo ciekawe, bo to jest kwestia też funkcjonowania na przykład naszego mózgu, który... Kiedy nasze ciało jest ubrane w coś konkretnego, to nasz mózg ma pewien określony program, w jakim się zachowuje. Na przykład, kiedy jesteśmy w garniturze, nie wiem, na szpilkach, w jakimś bardziej oficjalnym stroju, nasz mózg wykorzystuje do komunikowania program, który też będzie programem bardziej oficjalnym. I w ten sposób jesteśmy w stanie wykreować to wrażenie, tę markę osobistą opartą na takim większym profesjonalizmie. Kiedy jesteśmy rzeczywiście w dresie, no to ta marka wygląda zupełnie inaczej, ale co się okazało w pandemii, że możemy mieć dres do pracy i dres do domu. I to nadal spełnia swoje założenie. Natomiast nie wiem, czy można mówić o tym, że ubranie może
być jakby reprezentacją biznesu. Oczywiście, że są takie stereotypy modowe pod tytułem wyglądasz jak przedstawiciel handlowy na przykład, albo wyglądasz jak sekretarka, nie? I to rzeczywiście mamy pewien kazus, gdzie są jakieś elementy, które, prawda, sobie postrzegamy schematycznie i w związku z tym możemy stwierdzić, że jest ktoś przynależny do jakiejś branży. Bardziej bym powiedziała, że będąc człowiekiem ubranym w określony sposób, determinujemy rodzaj odbioru. Czyli oczywiście przez to też budujemy markę, no bo jeżeli na przykład ktoś ubiera się w określony sposób, jest przez ludzi w określony sposób postrzegany i w związku z tym to będzie się mocno przekładało na to, jak ludzie będą widzieli jego kompetencje. Bardzo często jest tak, natomiast to nie dotyczy tylko i wyłącznie ubrania, to jest cała kompozycja człowieka, zresztą w modzie mamy dokładnie to samo, przecież pokazy mody to nie jest tylko strój, to jest makijaż, to jest fryzura, to jest biżuteria, to jest w ogóle wszystko, co my mamy na sobie. Na przykład takim elementem są tatuaże, które kiedyś kojarzone z mocnym więziennym środowiskiem, obecnie ta szala przechyliła się na drugą stronę, że wszyscy mówią, a ja akurat nie będę się tatuować, nie? Ale zarówno określony strój, jak i określony w ogóle styl bycia takiego zewnętrznego, wszedł na salony, jak i z tych salonów coś weszło gdzieś indziej. To się bardzo pięknie miksuje. Ja myślę, że to zresztą to, co powiedziała pani Magdalena, że moda jest takim lustrem, jest zwierciadłem tego, co się dzieje w społeczeństwie. To jest bardzo ciekawe, bo moda totalnie dużo rzeczy komunikuje. Moda jest totalnym komunikatorem, bo w niej trudno jest, jakby, oczywiście możemy się zastosować do jakichś takich sztywnych ram, ale koniec końców po prostu ta nasza ekspresja i tak wygrywa. Gdybyśmy sobie porównali modę polskich ulic na przykład w PRL-u, no to one nam komunikowały rzeczywistość tamtego świata. Komunikowały nam rzeczywistość lat 60. czy 70. Obecnie polskie ulice też nam coś komunikują. To też jest bardzo ciekawe, bo na przykład mówi się, Polacy ubierają się tak, Włosi ubierają się tak, a Francuzi ubierają się tak. Czyli jest ten taki element, jest ten taki sznyt, nawet może, nawet nie tyle, że kulturowy, bo powiedzmy sobie, że jesteśmy jednym obszarem kulturowym jakimś europejskim i w zasadzie można powiedzieć, że jakby każdego ubrać w trampki, dżinsy i t-shirt, to i tak będzie coś różnicującego. I to jest właśnie to coś, to jest ta komunikacja, która buduje wizerunek, a z drugiej strony jest taką fajną cechą dystynktywną pomiędzy poszczególnymi osobami czy markami. Dziękuję bardzo i chciałabym zapytać właściwie ciebie, Janusz, jak ty widzisz młodych projektantów, z którymi masz na co dzień duży kontakt, co oni nam komunikują? Jakie są projekty dzisiaj? Jaka jest moda dzisiaj? Bo tak jak powiedziałam, przepraszam, tylko może dokończę, że tak jak powiedziała Katarzyna, że widzimy ulice lat 60., 70., jesteśmy w stanie po zdjęciu, prawda, rozpoznać, jakie były kanony tego czasu i jaka to może być epoka, nawet jeśli to zdjęcie nie jest wydatowane. A czy dzisiaj? Dzisiaj moda wydaje się być każda. To są jakby dwie sprawy, na które muszę zwrócić uwagę. Jedna to jest taka, że ja mam do czynienia z projektantami na samym początku ich kariery, właściwie ze studentami, którzy i z absolwentami. Nie mam jakby za dużo do czynienia z tymi projektantami czynnymi na rynku w tej chwili. I tu jest jakby to młode pokolenie, które myśli bardziej o tym, jakim być projektantem niż już jest projektantem, myśli o tym w bardzo taki indywidualny sposób. To znaczy oni, przynajmniej ci, którzy przychodzą na Akademię Sztuk Pięknych i ci, którzy chcą kończyć, raczej nie myślą takimi kategoriami, żeby tworzyć trendy albo tworzyć coś takiego powszechnego czy zbiorowego, tylko bardzo skupiają się na tym, jak poprzez projektowanie mody wyrazić siebie. To znaczy oni jednak myślą o modzie jako o pewnym języku ekspresji artystycznej. I to jest ciekawe, bo oni są w stanie w tych swoich projektach pójść bardzo głęboko w taką autoanalizę. Myśmy mieli
rok temu, czy już dwa lata temu, nie wiem, czas szybko mija, taki rocznik bardzo zdecydowanych coming outów, że tak powiem. To znaczy takiego wyrażenia siebie poprzez wyrzucenie również w formie projektowej swojego światopoglądu, swojej odmienności, swojej indywidualności, swojego postrzegania świata bardzo indywidualnego. I kiedy ja powiedziałem o coming outu, to nawet nie myślę tutaj o jakichś takich, to się kojarzy oczywiście, prawda, z taką jakąś ekspresją tożsamości seksualnej. Oczywiście takie były i tak, ale to było właśnie, to było pełne spektrum od po prostu prac, które mówią o, które wyrastają i mówią i chcą powiedzieć o tożsamości seksualnych, poprzez prace, które analizują i chcą powiedzieć o takiej budowaniu indywidualnej tożsamości poprzez przejścia różnego rodzaju kryzysów, na przykład również w zdrowiu psychicznym, aż po bardzo ciekawy dyplom, który dotyczył takiej tożsamości budowanej poprzez religijność, prawda, i poprzez to, że życie codzienne jest kształtowane przez życie religijne, prawda, i to wszystko jakby w jednym roku się spotkało. Ja myślę, że takim, że ta indywidualność jest niesamowicie i takie myślenie kategoriami indywidualności jest niesamowicie ważne. Ono ma też swoje pułapki, ponieważ ci młodzi projektanci właśnie mają dosyć taki słaby kontakt z życiem społecznym, tak bym powiedział, prawda? To znaczy moda, tutaj panie o tym powiedziały też, prawda, porządkuje w jakiś sposób życie społeczne albo je odzwierciedla, prawda? To znaczy jest zarówno lustrem, jak i też pewnego rodzaju katalizatorem tego, co się wydarza. Natomiast u tych, i kiedyś było coś takiego jednak w projektowaniu mody, że już na etapie projektu ona zakładała pewną społeczną komunikację, a nie tylko autoekspresję, prawda? Dzisiaj ci młodzi projektanci bardzo silnie idą w kierunku tej autoekspresji. Ale to też nie znaczy, że oczywiście dzisiejsza moda nie ma jakichś swoich... Bo ja myślę, że to, czy moda ma danego czasu, na przykład lat tam 90. albo lat tam 2000. albo lat 60., jak to patrzyło, czy 70., nie tyle te jakby cechy charakterystyczne kodu historycznego, one nie tyle zależą od tego, co robią projektanci, ale one jakby zależą bardziej od trendów, czyli od tego, co wybierają konsumenci. To nie tyle projektanci i twórcy decydują o tym, nawet trendseterzy, czy tam nawet tam jacyś przewidywacze trendów decydują o tym, jak wygląda moda, ale o tym, jak wygląda moda danego czasu, decydujemy my tak naprawdę. Dlatego, że ona się zapisuje w obrazkach. W tej chwili możliwość zapisywania mody w obrazach jest bardzo duża. No to jest coś takego, ja dzisiaj miałem wiele pytań, dzisiaj i wczoraj ostatnio miałem wiele pytań związanych właśnie z Met Galą, która była przed chwilą i wiele osób do mnie dzwoniło i tam również zawodowo się pytało, no czy to teraz tak będzie wyglądać? I ja mówię, nie, no oczywiście, że nie, to jest show, to jest spektakl, to jest muzeum, to jest i tak dalej, to są gwiazdy, natomiast to jest jedno, natomiast wybory, jakich my dokonujemy, dzisiaj w dodatku stają się coraz ważniejsze. Ja nawet uważam, ale nie mam żadnych badań na poparcie, ale może to zrobię niedługo. Uważam, że dzisiaj firmy i projektanci idą za ulicą, a nie ulica za firmą i projektantami. To my robimy tą modę tak naprawdę naszymi decyzjami. Ona jest bardzo różnorodna dzisiaj, ale ja jestem przekonany, że tak jak pani powiedziała o tym, że moda lat 70. i 60. coś komunikowała, że za 10 lat albo 20 najmarniej będziemy wiedzieli, co, jak będziemy umieli wybrać dzisiaj z czasów tam 2020-2030 cechy charakterystyczne, prawda, które będą widać w obrazach. Jest trudno powiedzieć, jakie one są, ale wydaje mi się, że kiedy dzisiaj widzimy, znaczy ja jestem starym człowiekiem, także jakby tych mód przeżyłem bardzo dużo i one były moją, właściwie cała historia mody współczesnej tam, prawda, jest też historią mojego życia. Ale jest też tak, że no, kiedy oglądamy lata 90., to widzimy, że to są lata 90. Mówię oczywiście o modzie zachodniej Europy, prawda? Bo to są jakby
i na części świata to jest jeszcze inna sprawa. To widzimy, że to są lata 90. i jesteśmy w stanie powiedzieć, jak one wyglądały. I tak samo już jest z 2000 i tak dalej, prawda? Z latami 10. 2000 roku. Także myślę, że my będziemy widzieli za chwilę, jak to wygląda. I myślę, że już jesteśmy w stanie rozpoznać. Czy ja byłbym w stanie dzisiaj podać jakieś takie cechy mody współczesnej? No na pewno to jest taka... To jest to, że moda współczesna właśnie w sposób bardzo silny czerpie z mody ulicy. I ją, że tak powiem, no właśnie z tych dresów tutaj ktoś gdzieś powiedział, prawda? To znaczy ja myślę, że ten rodzaj takiego glamurowania codzienności będzie bardzo widoczną cechą współczesności. Jak mówiłeś o Met Gali, to sobie pomyślałam o tej sukience z podatkiem, o tej sukience z napisem, tak? I o wielu innych ubraniach z napisami, które komunikują jakieś konkretne problemy społeczne. Mam wrażenie, że ten wątek pewnej społecznej odpowiedzialności, ale także odpowiedzialności ekologicznej, prawda? Już nie nosimy futer nawet na tych, prawda, galach, gdzie pokazują się gwiazdy. Coś się zmienia i to jest chyba zmiana naszej epoki, znaczy tej epoki, która teraz jest w projektowaniu, prawda? A to nie jest tak, ja tutaj ad vocem, jeśli mogę, bo wiesz, przypomnijmy sobie Lady Gagę w sukience z mięsa, tak? I to gdzieś ten rodzaj wykorzystywania miejsca, czasu i możliwości siebie jako celebryty do zakomunikowania różnych istotnych rzeczy, no jest bardzo taki charakterystyczny. To zresztą przekłada się. Ja tutaj mam takie wahanie, czy to jest tak, że to ulica tworzy modę, czy moda się integruje z ulicą, nie? Bo też no, gdyby tak nie było, to cały sztab influencerów i wszystkich ludzi, którzy o tej modzie piszą, no nie miałby sensu, nie? Bo wystarczyłoby tylko chodzić i patrzeć, co się dzieje na ulicy. Ja myślę, że to jest dosyć mocno zintegrowany świat, który się na tyle mocno przenika, że nie wiemy, kto w danym momencie jest dominujący. Natomiast rzeczywiście no, takie coś jak to Tax the Rich, to jest rzeczywiście taki odblask tego, co się dzieje obecnie w środku. No i jest to po prostu taka konwencja, moim zdaniem, trochę słupa ogłoszeniowego, nie? Na zasadzie powiedzmy szerokiej publiczności to, co powiedzieć możemy, bo wiemy, że to do tej szerokiej publiczności właśnie trafi. Zgadzam się z tym, ale też myślę, że w jaki sposób czy to świadomość tych wszystkich osób w otoczeniu mody, czy przemiany jakieś takie właśnie związane z myśleniem o ekologii, tak, o nieuchronnych zmianach, które będą nas dotyczyły. Jednak mam wrażenie, że od tego czasu sukienki z mięsa do dzisiejszej Met Gali ten okres tak znacząco właśnie zmienił tę perspektywę, tak, na przykład podejścia do zwierząt. Nie wiem, jak ty myślisz, Janusz. Tak, ja myślę, że tak. To znaczy, że moda jest akurat taką dziedziną, w której obowiązują komunikowanie, moda jako komunikat, tak? Mówię tutaj też o rynku, prawda, że marki modowe, w markach modowych, w modzie bardzo ważny jest komunikat, komunikowanie, prawda, że ona jest dosyć rygorystyczna właśnie, tak wbrew pozorom. I ten rygoryzm polega właśnie na tym, że kiedy pojawia się istotny, ważny trend intelektualny, tak bym powiedział, czy gospodarczy, czy jakiś polityczny, to moda bardzo szybko na to reaguje. I tak jak powiedziałaś tutaj o tym, że wiadomo, że nie nosimy futer i powiedziałaś nawet,
na Met Gali, to ja myślę, że przede wszystkim na Met Gali nie nosimy futer, o wiele bardziej nie nosimy niż w codzienności, że tak powiem, bo tam właśnie ten komunikat sprawia, że gwiazdy nie mogą sobie na to pozwolić, prawda, czy nie powinny sobie na to pozwolić, bo na nich spoczywa pewna, znaczy to jest bardzo ważna komunikacja. My o wiele więcej wymagamy od gwiazd niż od siebie, prawda? W związku z czym bardzo łatwo jesteśmy w stanie, nosząc futra, powiedzieć: och, a pani X to pokazała się w futrze, skandal, hejt i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dlatego też myślę, że modzie w tej komunikacji bardzo się, ponieważ jakby, tak bym powiedział, modnym tematem jest ekologia, środowisko, odpowiedzialność, to jest pytanie o przyszłość planety, to jest pytanie o przyszłe życie, przyszłość pokoleń. Młodzi ludzie bardzo chętnie się jakoś z tymi problemami identyfikują, czy też jakby eksponują siebie poprzez tą tematykę klimatu i zmian w klimacie i tak dalej. W związku z czym moda tutaj jakby szybko zareagowała i rzeczywiście bardzo szybko jakby podjęła taki... Mówię o komunikowaniu marki, bo to jest trochę co innego, praktyka, a komunikacja, prawda? Natomiast rzeczywiście jakby nie wypada dzisiaj mówić modzie o nie uwzględniając właśnie praw zwierząt, nie uwzględniając klimatu, nie uwzględniając ekologii, nie uwzględniając odpowiedzialności za klimat i planetę i przyszłość. No to jest taki język, w którym dzisiaj moda się bardzo dobrze odnajduje. Dziękuję bardzo, ale chciałam się koniecznie dowiedzieć od Magdy, bo mam jakieś takie wrażenie, że i Katarzyna, i Janusz, i ja mówimy trochę o takim świecie mody, który jest światem globalnej północy jednak, tak? Że to, co się dzieje na globalnym południu, jest zupełnie inne i dlatego bardzo chciałabym ciebie posłuchać, jak te relacje między kulturą, kulturami, a modą się układają nie tylko w naszym regionie świata, rejonie. Tak jak już tutaj wiele razy było przytaczane, ten strój to jest taki język wizualny i jest takim zakodowaniem pewnych wartości kulturowych. Więc jeżeli jak podróżując, tak na przykład Pawlikowska była zdziwiona, jak pojechała do Wietnamu, bo była pewna, że zostanie tam Wietnamki ubrane w tradycyjne suknie i w kapelusze słomkowe. Zdziwiła się, jak spotkała dziewczyny w t-shirtach, jeansach i sandałkach, tak? I to nasze wyobrażenie też o tym, że rzeczywiście to jest zupełnie, jak pojedziemy do Azji czy Afryki, że to jest zupełnie odmienny świat, jest takim naszym trochę orientalizowaniem, bo owszem, pewne elementy tych dawnych ubiorów pojawiają się, ale właśnie raczej w takich sytuacjach, kiedy artyści czy dyplomaci chcą pokazać przynależność właśnie kulturową czy narodową. Natomiast współczesny świat jest dość mocno zunifikowany. Nawet tutaj miałam przyjemność poznać opowieść koleżanki, która robi badania w Afryce, w tym północnym rejonie, gdzie po prostu są nagminnie imitowane stroje projektantów typu Gucci i jakby próbuje się naśladować, czy wprowadzać kroje, fasony, wzory do lokalnych jakby mody. Natomiast to jest taki trochę syndrom zwrotny, że ci współcześni projektanci z drugiej strony jakby zaczynają się inspirować, szukają tych inspiracji w dawnych strojach. Jakby ten ciekawy jest bardzo to zagadnienie transferu międzykulturowego, tych ubiorów, jakby przenikania się
pewnych wzorców i symboli, które zostają spłaszczone, że one przestają pełnić na przykład pewien motyw, których jest w danym rejonie, na przykład ma pewien symbol, ale jest ciekawym ornamentem i zostają przeniesione na przykład do kultury europejskiej bez jakby zupełnie tego znaczenia kulturowego. I jakby potem na przykład wraca ponownie z powrotem do jakby kraju pochodzenia, tak na przykład było z motywem boty, pochodzącym z, tutaj z Bliskiego Wschodu. Natomiast te transfery kulturowe są bardzo ciekawe w współczesnym świecie. Mam też wrażenie, że na przykład właśnie artyści bardzo dobrze wykorzystują ten rodzaj takich właśnie transferów, a jednocześnie spłaszczania. Przychodzą mi na myśl prace Janiki Szonibary, który właśnie pokazuje ten transfer, tak? Coś, co miało źródło w Indonezji, zostało przez Europejczyków, prawda, przeniesione do Europy, ale się w Europie nie sprzedało, więc transferem poszło do Afryki, prawda, a my kojarzymy te wzory słynne, batikowe wzory kolorowe jako tradycyjne afrykańskie materiały i ta sztuka właśnie wydaje mi się wydobywa takie niuanse, jeśli chodzi o stroje, ale jaka jest relacja pomiędzy modą a sztuką? Dlatego, że często nie myślimy o modzie, myślimy jako o elemencie biznesowym, w tym sensie, że jest to się sprzedaje, to się musi sprzedać, prawda? Odbiorca ma, jak mówiłeś, wpływ też na kształt mody, czyli gdzieś ten taki model ekonomiczny też ma tutaj duży impact. A z drugiej strony, no gdzieś jest ta relacja, także to jest. Ja mogę odpowiedzieć jakby z moich badań i z, jakby z tych jakby badań, które znam z publikacji, które my wydaliśmy, między innymi książkę Sztuka stroju, strój w sztuce. I tam bardzo dokładnie badamy te relacje. I współcześnie możemy mówić o tym, że z jednej strony artyści na przykład mając malarze, artyści robiący instalacje przenoszą pewne wzory, tak jak na przykład Jayon Kusama, na projekty z branży modowej, czyli na buty, na ubrania, na sukienki, na dowolny rodzaj ubioru. To jest jeden transfer jakby swoich prac. Na przykład taka chińska artystka Pen Wei, która pierwotnie robiła instalacje, rzeźby, które po piersiach, gdzie malowała kopie z IX wieku czy z XII wieku zwojów na tych popiersiach, po czym zaczęła przenosić te swoje prace jeszcze dalej, na przykład na buty kozaki. Czyli przenoszenie jakby dotychczasowych swoich prac na przedmioty z zakresu mody, ubioru, stroju. A japońska artystka Tomoko Sawada, która robiła fotografie, multiplikowała swoje wizerunki, też zaczęła na przykład przenosić to na t-shirty i na torby, tak? Więc jakby ten taki transfer jakby tego już dzieła dalej na modę, to taki najprostszy transfer, ale też w drugą stronę, gdzie sztuka staje się inspiracją dla mody. I tutaj projektanci japońscy się w tym specjalizowali swojego czasu. Misei Miyake? Tak, Misei, tak.
który właśnie jakby sztukę europejską, czy nawiązując do sztuki japońskiej, przenosił motywy czy wzory na też jakby na kształt, tak? Zmieniał strukturę, budowę, krój stroju. Nie tylko przenosił motyw, ale jakby sama sztuka stawała się inspiracją do tworzenia ubrań, więc tutaj w tą stronę, a w drugą stronę to działa tak, że często dzięki tym różnicom kulturowym i dzięki jakby, które się uwidaczniają w strojach, w ubiorach, dzięki temu, że są właśnie ten strój ewoluuje przez wieki, to nam pomaga historykom sztuki w odczytywaniu po prostu z jakiego datowaniu dzieł sztuki, odczytywaniu znaczeń, odczytywaniu kto jest na tym, bo strój jako nośnik tych znaczeń nie tylko kulturowych, ale także związanych ze statutem, ze statusem, z pozycją społeczną, z zawodem, mówi nam, jakby pomaga nam w identyfikacji tematu przedstawień, na przykład w malarstwie, czy w rzeźbie, czy w grafice. Więc jakby tu są dwie strony, więc myślę, że sztuka jest powiązana, a też czasami możemy po prostu stwierdzić, że niektóre realizacje projektantów są tak niesamowite, że możemy je uznać za dzieło sztuki w tym sensie, że ich forma, kolor jakby podlega, możemy powiedzieć, że mają takie wartości, że porównywalne wręcz do rzeźby na przykład, czy instalacji. Dlaczego w zasadzie nie uznajemy tego za sztukę po prostu, tak? Tych realizacji, zwłaszcza w tym kontekście, o którym mówiłeś, tak, że młodzi projektanci jeszcze nie myślą na przykład o tym całym rynku, nie myślą o późniejszych etapach pracy i realizują swoje prace tak jak inni studenci ASP realizują swoje, tak, że jakoś trudno nam jest przyznać, prawda, że to może być sztuka. Czy tak jest, czy to się zmienia, czy jak to widzisz? Że tak jest, tak jak mówisz, że to się nie zmienia. I też wydaje mi się, że mało trochę jest tutaj szansa na to, żeby to się zmieniło. Ze względu na to, że rynek mody i rynek sztuki to są dwa odrębne rynki. Przede wszystkim to są dwa odrębne źródła pieniędzy, dwa odrębne źródła finansowania. I myślę, że tutaj sztuka na przykład stoi bardzo na straży tego, żeby za dużo osób tam nie dopuszczać do tego źródła, prawda? Mamy tu, bo wyobraźcie sobie, to znaczy w Polsce to jest bardzo widoczne, że te instytucje, które są odpowiedzialne za funkcjonowanie sztuki w przestrzeni społecznej, ale również i za finansowanie sztuki, niechętnie wchodzą w jakąś taką, wpuszczają tam modę i projektantów, ponieważ moda wszystko się kojarzy z tym, że za nią stoją jakieś konkretne tam i wcale nie małe pieniądze. To na przykład w Polsce akurat tak nie jest, ale też trudno, prawda? I to jest dosyć trudne, bo żeby przekroczyć tą granicę. I jedna i druga sfera akurat jest dosyć słabo finansowana, prawda? To znaczy jakby nie ma tych zasobów finansowych ogromnych i tych źródeł ogromnych, żeby móc sobie tak spokojnie jakby pozwolić na taką mezaliansę, prawda? Tam, i przekazywanie sobie rodzinnych funduszy. Natomiast to jest też tak, że jednak myślę, że oba światy są dosyć w takim myśleniu o sobie dosyć konserwatywne, to znaczy lubią mieć jakąś taką zdefiniowaną tą swoją przestrzeń działania, zdefiniowaną sztukę i zdefiniowaną modę i bardzo pilnują tego, żeby trzymać się tych definicji. Prawda? To jest tak, że to w ogóle jest troszkę tak, że my lubimy taką jakąś esencjonalną tożsamość, czy też, że tak powiem, esencjonalizm tożsamości, prawda? Wiemy, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety i po prostu nikt nam tutaj nie powie, że może być inaczej, bo to wynika z esencji słowa i tak samo będziemy, jakby utrzymujemy to, że no ale co to woda? Tutaj będziemy tam bardzo esencjalistycznie to formułować.
I to jest jakby tak, taka przeszkoda. Myślę, że też jest taką przeszkodą to cały czas obecne jakieś takie pokłosie myślenia kategoriami sztuki piękne, sztuki użytkowe, prawda? I to jest, to jest taki ten podział, który jeżeli mnie panie poprawią, on się chyba wywodzi z XVIII wieku, jeżeli dobrze pamiętam, ale on jest cały czas jakiś taki użyteczny. To znaczy ludzie lubią ten podział, prawda? I ta kategoria użyteczności jest bardzo taka ważna i ona potrafi w sposób bardzo jasny tak dyskwalifikować coś jako nie sztukę, prawda? To znaczy ja znam malarzy, którzy malują obrazy z myślą o tym, żeby one zawisły w holach designerskich tam kamienic i nad recepcją i oni po to malują, żeby te recepcje... Natomiast i tak nie są postrzegani w kategoriach sztuki użytkowej, prawda? Natomiast projektant, cokolwiek by tam nie zrobił, to jednak jest tak cały czas patrzymy, czy to jest tak naprawdę użytkowe. A przecież bardzo często jest coś takiego, że no nie wiem, moda, ale to również design, pani o tym powiedziała, wartości estetyczne przewyższają wartości użytkowe, podporządkowują je sobie, prawda? Niemniej jednak tam mówimy, no ale czy to, jeżeli widzimy, że coś ma formę sukienki, czy formę tostera, czy formę telefonu, ale jego jakaś taka ekspresja estetyczna przekracza zdecydowanie użytkowość, to i tak będziemy mówili, no ale czy co to jest właściwie, jak się z tego nie da tam zrobić, prawda, nie da się zrobić tosta, albo nie da się przejść między z tej sukience między stolikami w kawiarni, albo jak w niej jechać autobusem, no zawsze jesteśmy w stanie ten nadmierny, jakby taką aspirację do tej estetycznej wartości projektanta wyśmiać. Więc to są jakieś takie przyzwyczajenia, które są i w społeczeństwie, ale ja uważam, że na ich straży stoją również projektanci i artyści, prawda, którzy tutaj pilnują wzajemnie swoich interesów. Więc to jest jakby też trudne do przekroczenia. Myślę, że to się też mocno zmienia, bo w jakiś sposób nie do końca się zgodzę, że to może dotyczy Polski jeszcze nadal, ale też przykład ostatnio w Muzeum Etnograficznym w Warszawie mieliśmy pokaz Tomasza Armady na przykład, który trudno nazwać użytkową sztuką. Natomiast no, też się zmienia chociażby pod wpływem działań w Victoria and Albert Museum, które na przykład ostatnio przygotowało znakomitą wystawę dotyczącą kimon i to kimon od historycznych po realizacje, które właściwie no, nazwać należałoby dziełami sztuki. Więc takich przykładów jest coraz więcej i tych wystaw takich, które w muzeach, które pokazują stroje jako właśnie sztukę, a nie jako przedmioty użytkowe. Wydaje mi się, że to się zmienia i że ten podział się zaciera, a myślę, że tutaj też Japończycy i Daleki Wschód ma też swój wpływ niezmiernie, dlatego że jakby w tej tradycji w dalekowschodniej tego podziału nie ma. Nie ma podziału na sztukę użytkową i tak zwaną wielką sztukę. Po prostu jest sztuka, więc miejmy nadzieję, że ten brak podziału do nas także niedługo zawita. Tutaj myślę, że moda sobie sama zrobiła takiego fikołka i teraz ma pretensje, że status quo mamy takie, jakie mamy. No przecież to moda wprowadziła od couture i prêt-à-porter, więc no jakby to trzeba było tego nie wprowadzać, drodzy Państwo. Natomiast tak mówiąc do branży, natomiast patrząc na to z perspektywy takiej ekonomicznej, odnośnie do tego, co Pan Janusz powiedział, kompletnie nie wierzę w to, że budowanie mocnej marki modowej wiąże się z pieniędzmi. To jest w ogóle budowanie mocnej marki wiąże się z pomysłem. I jeżeli polscy projektanci się odważą wyjść poza te
bańkę taką, w której tkwią, to zaczną robić naprawdę światową karierę. Tylko pytanie, czy my mamy bardzo mocną tę sferę takiej ekspresji artystycznej i tak dalej. I nie wiem, znaczy wydaje mi się, że branża artystyczna jest też trochę taką branżą z gumy. Oczywiście ciężko jest tam wleźć, ale jak się wlezie, to ta branża potrafi się rozciągać i to jest dokładnie to samo, co w branży medialnej, więc kwestia, żeby po prostu mieć z czym tam wejść. To nie jest tak, że przyjdzie do nas marszant i powie, wow, jakie ty robisz świetne rzeczy, to ja dam ci pieniądze. Nie, po prostu wtedy na scenę wchodzi ekonomia i ta druga strona medalu w sztuce, czyli umiejętność komunikowania o sztuce, nie samą sztuką, ale umiejętność komunikowania o sztuce. Mówienia o tym, dlaczego coś zrobiłam, jaką to ma wartość, jaką to ma narrację, jak to prawda, ustawia się w konkretnym miejscu na takiej społecznej arenie, jak to wchodzi do dyskursu i wtedy po prostu nie będzie tutaj trzeba żadnych dodatkowych zasobów. No, mieć pieniądze i robić karierę to żadna sztuka, bo to każdy potrafi, a są też tacy, którzy nawet to potrafią schrzanić, więc gdzieś tam warto spojrzeć, znaczy ja bym widziała szczególnie w takich branżach jak moda, jak sztuka, że im mniej będzie tych granic, tym lepiej, ale to już jest kwestia samych artystów. Jeżeli to artyści zaczną przekraczać te granice, no to po prostu one będą przekroczone, natomiast nikt tego absolutnie za nich nie zrobi. Budowanie marki modowej wiąże się przede wszystkim z odwagą. I ja uważam, że młodzi ludzie powinni też trochę tej odwagi dostawać. Jak będą dobrze robić to, co robią, to po prostu będą osiągać sukces. To jest stosunkowo prosta rzecz. Dziękuję. Ja myślę, Katarzyno, że twoją część wypowiedzi też o komunikacji wokół mody, nie tylko komunikacji modą, możemy potraktować tutaj trochę jako podsumowanie naszego spotkania, bo też czas nas goni, już nam się czas skończył, ale dyskutować można by było o modzie wiele godzin, jak widać, i dlatego też zapraszamy na nasze studia chyba, żeby takich rozmów można było toczyć wiele z różnymi osobami, z którymi dane się nam wszystkim będzie spotkać na tych studiach. Dziękuję wam bardzo za to, że znaleźliście czas w takim szalonym czasie przed rozpoczęciem roku. I do zobaczenia wkrótce na naszych zajęciach. Do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia.